Cześć, dzisiaj wykorzystamy sobie równanie Bernoulliego w zastosowaniu do przyrządów pomiarowych. Teorii dziś nie będzie, jeżeli nie oglądaliście, to odsyłam Was do mojego materiału zarówno o równaniu Bernoulliego, jak i o rurce Pitota. Gdzieś tutaj się w rogu pojawi odnośnik do nich. Natomiast my przejdźmy już do rozwiązywania. Pierwszy przypadek, najbardziej ogólny, rurka Pitota, która jest zamocowana, jak pokazano na rysunku, w osi przewodu. To jest dosyć ważne, żeby ta rurka w osi przewodu była zamontowana. Plus dodatkowo mamy jeszcze dodatkowy przewód. Przewód zamontowany w ten sposób, on będzie mierzył ciśnienie statyczne i mamy różnicę wysokości pomiędzy pomiarem na rurce Pitota, na rurce tej tutaj bocznikowej. No i teraz zastanówmy się, co mierzą nasze rurki. Jeżeli pamiętacie, to rurka podłączona w ten sposób mierzy ciśnienie statyczne, natomiast rurka podłączona w ten sposób mierzy ciśnienie całkowite. I teraz pamiętając oczywiście, że ciśnienie całkowite to jest ciśnienie dynamiczne, dodać ciśnienie statyczne, możemy sobie powiedzieć, że ciśnienie dynamiczne to się równa ciśnienie całkowite minus ciśnienie statyczne. Czyli tak naprawdę ta różnica rho g h wysokości wody to jest ciśnienie dynamiczne. No i teraz pytanie, co to ma, jaki to ma związek z równaniem Bernoulliego. Jeżeli przypomnimy sobie równanie Bernoulliego w postaci ciśnienia, przepraszam, rho v kwadrat przez 2, dodać rho g h równa się konstans, to w tym równaniu to jest oczywiście ciśnienie statyczne, a to jest ciśnienie dynamiczne, natomiast ta całość to jest ciśnienie całkowite albo ciśnienie spiętrzenia, jeżeli mówimy o pomiarze na rurce Pitota lub Prandtla. W naszym zadaniu musimy sobie wyliczyć oczywiście prędkość V, dlatego możemy sobie teraz to ciśnienie dynamiczne porównać do tego ciśnienia. Czyli możemy sobie powiedzieć, że rho gh to się równa nic innego niż rho v kwadrat przez 2, a więc nasza prędkość to jest nic innego niż 2 gh. Podstawy działania rurki Pitota. Kolejne zadanko. Zadanie praktycznie takie samo, natomiast zwróćcie uwagę na to, że w tym zadaniu rurka Pitota położona jest w inny sposób. I bardzo ważne w przypadku tego typu pomiarów, jeżeli stosowalibyście je w praktyce, jest to, żeby zarówno pomiar ciśnienia statycznego, bo pamiętamy, że to jest ciśnienie statyczne, miał miejsce w tym samym miejscu, gdzie mamy pomiar ciśnienia całkowitego. No bo jeżeli tak, jeżeli tu mierzymy ciśnienie całkowite, to zwróćcie uwagę, że tak naprawdę mamy układ dwóch rurek. Jeżeli chodzi w ogóle o zasady działania rurek, czy zasady obliczania ciśnienia, materiał macie tu, o tym też już mówiliśmy. No to możemy sobie zauważyć, że ciśnienie w tym punkcie i na tej wysokości jest takie samo, czyli tu jest ciśnienie dynamiczne, tu jest ciśnienie jakieś. I bazując na tej urówce, tak, pamiętamy, że tu nie ma ruchu, bo w czubku, na czubku, na głowicy rurki Pitota czy Prandtla płyn przecież nie płynie. Możemy sobie zapisać z tej urówki, z tego układu, że P dynamiczne to jest nic innego niż, idziemy odtąd w górę, rho g h duże plus ciśnienie atmosferyczne, które naciska na górę. Natomiast ten układ mierzy nam ciśnienie statyczne. Czyli ciśnienie statyczne jest w tym miejscu. Jeżeli chodzi o tą rurkę, to mamy tutaj wartość. Więc po tej stronie co będzie? Będzie ciśnienie statyczne plus ta wysokość słupa cieczy, czyli rho g h duże 1, równa się co do wartości, z tej strony naciska tylko ciśnienie atmosferyczne. A więc możemy sobie z tego napisać, że ciśnienie statyczne to się równa ciśnienie atmosferyczne minus rho g h1. Jeżeli tak, to pamiętając, że ciśnienie dynamiczne to się równa ciśnienie całkowite, przepraszam, tutaj było ciśnienie całkowite, tak? Oczywiście całkowite.
ciśnienie dynamiczne to się równa ciśnienie statyczne minus ciśnienie, ciśnienie całkowite minus ciśnienie statyczne, tak? No to możemy sobie zauważyć, że ciśnienie dynamiczne, czyli nasze rho v kwadrat przez 2, ciśnienie dynamiczne, to się równa ciśnienie całkowite, czyli to, rho g h min dodać pa minus ciśnienie statyczne, czyli minus p atmosferyczne, to jest nasze ciśnienie statyczne, minus rho g h 1. Jeżeli tak, no to widzimy, że po tej stronie zostanie rho g h plus rho g h 1. Oczywiście minus z minusem daje nam plusik, minus z plusem daje nam minus, czyli pa minus pa, to się nam zeruje. Inaczej możemy sobie zapisać, że to jest rho g przez h plus h1. I jeżeli sobie teraz porównamy te dwie strony równania, to możemy wyliczyć prędkość przepływającej cieczy. Prędkość przepływającej cieczy v to się równa, 2 idzie na tą stronę, rho z rho się skreśli, czyli 2 g h plus h1. I z tego pierwiastek, co należało obliczyć. Zadanie trzecie na zwężkę Venturiego. Zwróćmy uwagę na to, że zwężka Venturiego jest urządzeniem służącym do pomiaru natężenia cieczy, natężenia przepływu objętościowego lub masowego, tak naprawdę, jeżeli to jest płyn nieściśliwy. I w tym zadaniu musimy ten objętościowy wydatek policzyć. Zwróćmy uwagę na to, że zwężka jest to tak naprawdę kanał zamknięty. W tym przypadku mamy pomiar ciśnienia za pomocą dwóch pręcików i możemy sobie zapisać, że w tym miejscu będzie pierwszy płaszczyzna pomiarowa, w tym druga i będą tu panowały ciśnienie P0, prędkość V0 i ciśnienie P1, prędkość V1. Pierwsze, nad czym powinniśmy się zastanowić, zanim przejdziemy do równania Bernoulliego, przepraszam, to jest w ogóle po co odbywa się ten pomiar ciśnienia. Zwróćcie uwagę, że ciśnienie P0 jest tutaj, panuje tutaj, a ciśnienie P1 panuje tutaj. I mamy pomiar tego ciśnienia. No i oczywiście, które ciśnienie będzie większe? Widzimy po tym, że ciśnienie P0 jest większe od ciśnienia P1, ponieważ to ciśnienie wyżej podnosi naszą ciecz. Zwróćmy też uwagę na to, że tak naprawdę to ciśnienie P1 równoważone jest przez taką wysokość słupa cieczy, wysokość x, a więc P0 będzie różnica pomiędzy wskazaniem P1 a P0, to też jest nasz x, to będzie ta wysokość h, która jest tutaj zaznaczona, a więc skoro to jest różnica we wskazaniach pomiędzy dwoma ciśnieniami, to my możemy teraz sobie zapisać, że tak naprawdę z tego wynika, że p0 minus p1, no to się równa nic innego niż nasze ciśnienie hydrostatyczne, które generuje ten naddatek ciśnienia, bo zarówno na tą płaszczyznę, jak i na tą naciska ciśnienie atmosferyczne. Czyli z takiego układu tak naprawdę my możemy sobie wyznaczyć, mierząc dwa różne ciśnienia statyczne, różnicę pomiędzy tymi dwoma ciśnieniami statycznymi. I to będzie nam potrzebne w dalszej części. Zanim jeszcze przejdziemy dalej, to zwróćmy sobie uwagę, że ponieważ to jest przewód tak naprawdę zamknięty, to możemy sobie wyznaczyć płaszczyznę ekwipotencjalną, czyli płaszczyznę, dla której energia kinetyczna w naszym równaniu Bernoulliego, przepraszam, energia potencjalna w naszym równaniu Bernoulliego będzie równa 0. Jeżeli tak, to możemy zapisać dla pierwszego równania, dla pierwszej płaszczyzny, czyli tej płaszczyzny 0, 0, ciśnienie statyczne, dodać energia kinetyczna, dodać energia potencjalna równa się energia ciśnienia, dodać energia kinetyczna. Tak, ja oczywiście mówię energia, natomiast pamiętajmy, że postać równania Bernoulliego w tym przypadku jest to postać ciśnieniowa, natomiast równanie Bernoulliego określa nam energię przepływu, dlatego posługuje się tutaj energią, słowem energię. Tak, natomiast my tutaj tak naprawdę zapisujemy ciśnienie statyczne, dynamiczne i hydrostatyczne w tym przypadku.
No i mamy nasze równanie. Zwróćmy uwagę, że mamy aż 4 niewiadome. Dwie sobie wyłączamy tak naprawdę naszym P0 minus P1, no bo jeżeli zapiszemy sobie to w ten sposób, P0 minus P1 równa się ρ V1 kwadrat przez 2 dodać ρ V0, przepraszam, nie dodać oczywiście, tylko skoro V0 przerzucamy na tą stronę, to minus V1 minus ρ V0 kwadrat przez 2, no to ten człon możemy zastąpić od razu ρ GH i otrzymujemy dwie niewiadome po drugiej stronie. Zanim napiszę tą drugą stronę równania, no to od razu zróbmy coś z tymi niewiadomymi dwoma. Jedno równanie, jedna niewiadoma. A więc przypominam sobie równanie ciągłości cieczy, które mówi nam, że natężenie przepływu to jest prędkość średnia razy pole przepływu i to jest konstans. A więc możemy zapisać V0 razy pi d duże kwadrat przez 4. No, na wszelki wypadek wymarzę to 0 tutaj jakieś tam nam powstało. A to się równa nic innego niż V1 pi d małe kwadrat przez 4. Tak? Średnica małego tutaj w przekroju 1,1 to jest małe d, w przekroju 0,0 to jest duże d. A więc możemy sobie zapisać, że V1 to się równa V0 d duże kwadrat przez d małe kwadrat. I jeżeli tak, to pod to V1 możemy sobie podstawić nasz człon. Ponieważ tu mamy ten kwadrat, no to od razu to wszystko podnosimy do kwadratu. A więc zapisujemy V0 kwadrat, to do kwadratu, no to jest d do czwartej przez d do czwartej minus ρ 2V0 kwadrat. Wyłączmy sobie cały ten człon. Przed nawias od razu widzimy, że nam nasze ρ się skróci, bo jest w każdym członie równania, a więc GH to się równa V0 kwadrat. Jedna druga oczywiście, tak? Tu zostaje. I tu mamy d do czwartej przez d małe do czwartej minus 1. No i jeżeli teraz sobie to przekształcimy, to otrzymujemy V0 równa się co do wartości. Mamy GH razy 2, czyli 2GH podzielone przez to d do czwartej przez d do czwartej minus 1. A może być z nawiasem, choć ten nawias nic nie zmienia. I tu był kwadrat, a więc pierwiastek. Sprawdźmy, czy to ma sens. To jest zawsze dodatnie, bo te wszystkie wartości są dodatnie. D duże jest większe niż D małe, a więc to jest większe niż 1. Coś większego niż 1, minus 1 jest cały czas wartością dodatnią. Pierwiastek z wartości dodatniej to jak najbardziej ma sens. No i żeby odpowiedzieć na nasze pytanie, musimy po prostu wymnożyć naszą prędkość zerową razy pi d duże kwadrat przez 4. I to wartość, którą byśmy tu osiągnęli, będzie odpowiedzią na pytanie zadane w zadaniu, czyli będzie wydatkiem, który zmierzymy za pomocą zwężki. Zadanie czwarte, bardzo podobne do poprzedniego, ale zwróćmy uwagę na to, że mamy tutaj taki przykład, kiedy to powietrze płynie nam w kanale, tak? I mamy dwa tak naprawdę urządzenia pomiarowe służące do tego, żeby zmierzyć ciśnienie w punkcie 0,0 i w 0,1. Założenia co do energii potencjalnej, czy tej ekwipotencjalnej linii są takie same jak w poprzednim zadaniu, już nie będę tego rysował. Natomiast jaka jest różnica? Różnica przede wszystkim jest taka, że musimy w inny sposób zdefiniować sobie ciśnienie P0 i P1. Bo żeby to zrobić, musimy zauważyć, że zwróćcie uwagę, że skoro tu jest P0, w gazach ciśnienie jest niezależne od wysokości, tak? Ponieważ ta różnica, ciśnienie to statyczne wynikające z wysokości gazu jest naprawdę niewielkie, więc najczęściej się je pomija. Więc tak naprawdę tu naciska P0, tu mamy jakieś ciśnienie, które jest dokładnie takie same jak P0, tak? Zasada działania u rurki. A więc z tego możemy sobie zapisać, że P0 to się równa nic innego niż wysokość tej cieczy. Ρ wody, Ρ H2O razy G razy H1. Natomiast skoro tu naciska P1, to możemy sobie zapisać, że
tu naciska ciśnienie atmosferyczne, a więc z tego możemy sobie napisać, że P atmosferyczne to się równa ρ H2O G H2 plus P1, a z tego możemy sobie policzyć P1 równa się P atmosferyczne minus ρ H2O G H2. Dwa, tak? Czyli widzimy już, że w inny sposób w tym zadaniu będziemy definiowali ciśnienia. Poza tym to zadanie jest dokładnie takie samo jak poprzednie, dlatego zróbmy sobie równanie Bernoulliego 0,0, 1,1, a więc mamy ciśnienie 0,0, wypłaszczyźnie 0,0, dodać prędkość, gęstość powietrza, tak, bo musimy pamiętać, dla jakiego medium piszemy równanie Bernoulliego. W tym przypadku tu była woda, tak, to było dla wody, ale przecież w naszym układzie płynie powietrze, a więc mamy ciśnienie powietrza, gęstość powietrza, prędkość tego powietrza w przekroju 0,0, no i dodać oczywiście 0, bo nasza linia ekwipotencjalna jest taka jak położenie linii środkowej, tak, linii osi przewodu. No i to się równa P1, dodać ρ V1 kwadrat, ρ powietrza oczywiście przez 2, dodać 0. No i oczywiście, że ponieważ znowu mamy policzyć wydatek powietrza, no to musimy tutaj sobie wykluczyć nasze nieznane, czyli zarówno V1 się pozbyć, jak i ciśnień. Ponieważ ciśnień już mamy tak naprawdę te wzory, czy tutaj napisane. A tutaj zwróćcie uwagę, że jeszcze musimy dodać ciśnienie atmosferyczne do naszego P0, bo to jest ta wysokość plus ciśnienie atmosferyczne. Tak? No to musimy sobie jeszcze za pomocą równania ciągłości cieczy wyłączyć jakieś V. Ponieważ wcześniej liczyliśmy V0, teraz zróbmy tak, żeby V1 zostało policzone, a więc możemy sobie napisać, że V1 razy małe pi małe d do kwadratu przez 4 równa się V0 pi do duże d do kwadratu przez 4. No to tu sobie oddzielmy. To nasze V0 równa się V1 d do kwadratu przez d duże do kwadratu. I z tego równania będziemy mieli, przekształcamy sobie, że P0 minus P1 równa się ρ powietrza przez 2 V1 kwadrat minus ρ powietrza przez 2 V0 kwadrat. No i teraz podstawiamy. Pod P0 podstawiamy ρ H2O G H1 plus P A minus, mamy ten znak, zwróćcie uwagę, że musimy sobie dać nawias P A minus ρ H2O G H2. Jeżeli tak, to po drugiej stronie otrzymujemy ρ powietrza przez 2 V1 kwadrat minus ρ powietrza przez 2 to V0, czyli to do kwadratu, to jest V1 kwadrat, d małe do czwartej, d duże do czwartej. I jeżeli tak, to dalej przekształcamy nasze równanie. Zwróćcie uwagę, że skoro tu wyłączamy sobie, no to to PA z tym PA się skróci i po tej stronie równania zostanie ρ H2O G H1 dodać ρ H2O G H2 równa się i wyłączmy przed nawias ρ powietrza przez 2 V1 kwadrat 1 minus d do czwartej przez d duże do czwartej. Jeżeli tak, to możemy sobie poskracać i po tej stronie, może najpierw z tej strony zróbmy, że to jest ρ H2O G H1 plus H2. To się równa ρ powietrza przez 2 V1 kwadrat 1 minus d małe do czwartej przez d duże do czwartej. No i jeżeli tak, to skracamy sobie przez ρ P i mnożymy razy 2, czyli mamy nasze V1, to się równa. Dwójeczka idzie do góry, czyli 2
i skracamy przez rho p, więc zapiszemy, że to jest rho h 2o, czyli mamy to podzielone przez rho powietrza razy g h1 plus h2. To dzielimy przez ten nawias, czyli podzielone przez 1 minus d do czwartej przez d do czwartej. No i pierwiastek, bo tutaj był ten kwadrat. Zwróćcie uwagę na to, że znowu warto sprawdzić, czy znaki nam się zgadzają, czy wartość tego pierwiastka będzie większa niż 0. Tak, bo nie znamy pierwiastka z liczb ujemnych, czyli tu wszystko jest dodatnie, więc na spokojnie. D jest mniejsze niż D duże, D małe jest mniejsze niż D duże, czyli to będzie mniejsze niż 1. 1 minus coś mniejszego niż 1 to nadal jest liczba dodatnia, a więc to będzie nam dodatnie. No a więc możemy sobie napisać, że wydatek objętościowy to jest nic innego niż nasze V1 razy pi d małe kwadrat przez 4, co należało policzyć. Kolejne zadanie jest zadanie bardzo proste, ale moim zdaniem warto sobie je zrobić, choćby żeby sobie je omówić. Zwróćmy przede wszystkim uwagę, że mamy rurkę Pitota. Jeżeli mamy rurkę Pitota, to rurka Pitota mierzy nam ciśnienie całkowite, albo inaczej rzecz biorąc, ciśnienie spiętrzenia. Nazwijmy to sobie ciśnieniem spiętrzenia. Widzą to obydwie, i całkowite, i spiętrzenia, to znaczy dokładnie to samo, obydwie nazwy tak samo funkcjonują. No jeżeli mamy taką rurkę, to zwróćmy uwagę, że no jak już sobie założyliśmy, skoro to jest powietrze tutaj, przepływ powietrza, to mamy tu, panuje ciśnienie spiętrzenia. I to samo ciśnienie spiętrzenia panuje w całej rurce, czyli ono panuje również tutaj, naciska na powierzchnię swobodną naszej wody, która jest w rurce. A więc nasza rurka służy tak naprawdę do tego, żeby to ciśnienie spiętrzenia policzyć. I jeżeli tak, to ciśnienie spiętrzenia to się równa, czyli to, co jest po tej stronie, równa się to, co jest po tej, czyli rho h2o g h duże, czyli ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez ten słup wody plus ciśnienie atmosferyczne. No dobra, ale co dalej? Mamy jakiś przepływ powietrza. Zwróćmy uwagę, że tu jest napisane nawet, że to przepływ odbywa się w powietrzu, po prostu tak swobodnie, nie w żadnym rurociągu, tylko po prostu gdzieś w otwartej przestrzeni i wkładamy tam rurkę Pitota. No to tak naprawdę spójrzcie na to, że skoro ciśnienie spiętrzenia, czy ciśnienie całkowite, to się równa ciśnienie dynamiczne minus ciśnienie statyczne, no to warto by się było tu zastanowić, czym jest ciśnienie statyczne. A ciśnienie statyczne w takim przepływie otwartym jest niczym innym niż ciśnieniem atmosferycznym. A jeżeli tak, to ciśnienie dynamiczne to równa się ciśnienie spiętrzenia minus ciśnienie statyczne, a to się równa, a tutaj statyczne, to ST jako statyczne, spiętrzenia minus statyczne, a to się równa nasze ciśnienie spiętrzenia, czyli rho h2o g h dodać pa minus ciśnienie statyczne, czyli minus pa. To się skraca, a więc wskazanie różnicy wysokości na naszej rurce jest niczym innym niż ciśnieniem dynamicznym. A skoro tak, to możemy sobie powiedzieć, że rho h2o g h to się równa ciśnienie dynamiczne, które wiemy, że od prędkości zależy jak rho powietrza v kwadrat przez 2, a więc z tego otrzymujemy sobie, że v to się równa po prostu pierwiastek. I zwróćcie uwagę, że to rho nam się zazwyczaj skraca. Tutaj, jeżeli mamy jakiś pomiar, tak zresztą samo jak w poprzednim przypadku, nam się nie skróci, więc dwójka idzie do góry. Rho h2o podzielimy sobie przez rho powietrza. Przez rho powietrza, no i razy gh, co należało obliczyć. Zadanie proste, ale warto sobie chociażby dla omówienia je zrobić. Zadanie ostatnie, chyba piąte, o ile dobrze liczę, albo któreś tam. Mamy tym razem zamiast zwężki Venturiego kryzę pomiarową. Warto sobie to zrobić, natomiast jeżeli chodzi o samą kryzę pomiarową, to liczy się to dokładnie tak samo jak zwężkę Venturiego. Zwróćmy uwagę na to, że w przypadku kryzy pomiarowej mamy dwa punkty pomiaru ciśnienia, przed i za kryzą. I oczywiście pomiar przed kryzą
będzie się odnosił do płaszczyzny całkowitej kryzy, płaszczyzny tak naprawdę 0,0 tu, natomiast pomiar bezpośrednio za kryzą będzie odnosił się do ciśnienia statycznego, który następuje tak naprawdę tutaj. Wiąże się to z tym, że jeżeli mamy taki przepływ, to powietrze, które jest za kryzą, ono nie zdąży nam się rozprężyć i tak naprawdę ten przepływ, on cały czas będzie wyglądał w ten sposób, że struga płynu będzie miała średnicę kryzy. Oczywiście to nie jest takie proste, jak tutaj to pokazano. Tam się w przypadku kryzy stosuje różnego typu współczynniki, choćby współczynnik alfa, który mówi nam o tym, jak kryza ogranicza energię kinetyczną, czy ciśnienie dynamiczne tak naprawdę, czy różnego rodzaju współczynniki kryzy, tak, przepływu, i wyznacza się różnego rodzaju charakterystyki, natomiast na takim prostym przewodzie, w takim prostym układzie, w zadanku możemy sobie przyjąć, że jest to tak naprawdę prosta zwężka Venturiego. Zresztą tu tych współczynników nie ma podanych. Jeżeli tak, no to widzimy, że mamy prędkość zerową, ciśnienie pierwsze, prędkość pierwszą, ciśnienie pierwsze. No i skoro tu mamy ciśnienie zerowe, to ciśnienie zerowe naciska nam na tą powierzchnię, ciśnienie pierwsze na tą powierzchnię. Jeżeli to już wiemy, możemy sobie napisać wzór na różnicę ciśnień, a więc możemy sobie zapisać, że nasze P0 to się równa nic innego niż rho GH, czyli ciśnienie wynikające z ciśnienia hydrostatycznego, dodać P1. Mamy stosunek naszych ciśnień. A więc też P0 minus P1 równa się rho GH. No i piszemy równanie Bernoulliego dla naszego układu. I możemy sobie zapisać, że P0 dodać rho V0 kwadrat przez 2. Oczywiście tu powinno być dodać 0, bo energia, linia ekwipotencjalnej przypada tutaj. Równa się P1 dodać rho V0 kwadrat przez 2, przepraszam, V1 kwadrat przez 2. I jeżeli tak, no to P0 minus P1 równa się rho przez 2. Zwróćmy sobie uwagę, że to jest V kwadrat 0 plus V... równa się rho V1 kwadrat przez 2 minus rho V0 kwadrat przez 2. No i teraz tak, znowu tutaj mamy wodę i powietrze. Oczywiście tutaj mamy na myśli rho wody. Tutaj, mówiąc o równaniu Bernoulliego w naszym układzie, mamy na myśli powietrze. Więc przyjmijmy sobie, że rho bez żadnego znaku to będzie rho wody, natomiast tu sobie podopisujemy, że to nam chodzi o rho powietrza, tak? Natomiast to rho to jest dla H2O, tak? No i nie zostaje nam nic innego niż znowu przekształcić równanie w prosty sposób, że rho, no możemy sobie tu nawet dopisać to H2O, żeby nie było, czyli to rho, to podstawiamy tą wartość, GH równa się. No i żeby sobie znowu wykluczyć jedno z V-ów, możemy sobie zapisać, że V1 to się po prostu równa V0 i V0 to będzie D duże kwadrat przez D małe kwadrat. Mam nadzieję, że to już po poprzednich przypadkach wiecie. A więc możemy zapisać sobie, że to jest rho powietrza przez 2 razy V0 kwadrat, D duże do czwartej, D małe do czwartej, minus rho powietrza przez 2 V0 kwadrat. I jeżeli sobie to przekształcimy, to mamy rho H2O, GH duże, równa się rho powietrza przez 2 V0 kwadrat, 1, tylko D do czwartej przez D małe do czwartej minus 1, a więc V0 to się równa. Teraz tak, dwójka idzie do góry. Rho H2O przez rho powietrza, tak? Czyli dzielimy przez to rho powietrza tutaj, GH, i podzielone przez D duże do czwartej, D małe do czwartej minus 1 pierwiastek.
No i oczywiście z tego musimy policzyć jeszcze wydatek powietrza, że Q to się równa V0 razy pole przekroju, czyli pi d duże kwadrat przez 4. Tak? Czyli bardzo tożsame zadanie. Zwróćmy sobie uwagę na to, że tutaj mamy najprostszą możliwą przypadek, czyli wtedy, kiedy nie mamy żadnych współczynników, czyli po prostu naszą kryzę pomiarową traktujemy jak zwężkę Venturi'ego. A jeżeli podobał Ci się ten film, skorzystałeś z niego, pomógł Ci zrozumieć mechanikę płynów, zostaw suba, daj lajka, możesz mi też postawić wirtualną kawkę, link w opisie. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku mechaniki płynów.